Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcineczku powrót do przeszłości. Powrót do czasów, gdzie metalowe skrzynie królowały, rządziły i można powiedzieć, że były niezawodne. Powrót do takiego tematu, gdzie wszystko w jednym miejscu, solidnie wykonane, nie jakieś tam plastikowe skrzynki, jak mamy w tych czasach. Tutaj nie ma testów pancerności, tutaj nie ma testów szczelności, tutaj po prostu wiemy, co jest, wiemy, do czego służy, bez zbędnego gadania. Skrzynia, jak widzicie, z trzema szufladami i tu takie fajną górną półeczkę mamy również od Schmidt Polska. Jest to taka fajna skrzynia, którą nam, przynajmniej mi się kojarzy z dawnych lat, gdzie tam tata miał swoje podstawowe narzędzia i taką skrzynię bez żadnego problemu mogliśmy wszędzie zabrać. Mogło na niej spaść kupę gruzu, wiele elementów można było na niej siedzieć i tutaj nic nigdy się nie działo. Od góry mamy bardzo wygodną rączkę, która jest luźna, ogumowana, ale jest luźna dlatego, iż gdy mamy w środku jakieś tam nierówno te tematy poukładane i gdzieś tam nasza skrzynka gdzieś tam przeważa, no to zobaczcie, tutaj nasza skrzynka sama się poziomuje, sama się stabilizuje, co nie? Więc bardzo fajny temat. Dwa zapięcia metalowe, klamrowe, plus mamy opcję na kłódeczkę. Mamy opcję dla kłódeczkę, więc zamykamy bez żadnego problemu. Po otwarciu mamy górną półę dość głęboko, powiem wam, tu sporo miejsca jest, metrowa, sporo miejsca, gabaryty, tutaj jest 51 na 21, kapkę może więcej w środek, a jeżeli chodzi o głębokość, to tutaj jest sporo, bo tutaj jest 6 i tutaj jeszcze jest 5. 11 cm. Ja naszą półę, szufladę już mam tutaj zagospodarowaną. Jest to mój zestaw taki na szybkie wędkowanie, więc nie tylko na klucze, nie tylko na narzędzia, ale również na różnego rodzaju hobby lub pasje, więc tutaj taki temat jest. I mamy szuflady. Mamy dwie szuflady o głębokości 5 cm i jedną szufladę o głębokości 6 cm. Oczywiście szuflady są na metalowych łożyskach. Tutaj wszystko pięknie, płynnie chodzi. I co jest fajne lub niefajne? W tym momencie naszych szuflad nie otworzymy. Dlaczego? Ponieważ jest w środku taka fajna blokada i dopiero po otwarciu naszej górnej pokrywy możemy wysuwać szuflady. Zobaczcie. Możemy wysuwać szuflady. Gdy nie chcemy mieć zamkniętych szuflad, a chcemy mieć zamkniętą pokrywę, robimy taki fajny bajer, że wysuwamy wszystkie delikatnie, zamykamy i one są już niedomknięte. Automatycznie już nam się nie zaklinują, nie zamkną. Dopiero po otwarciu i dopchaniu załącza się automatycznie mechanizm i już nie możemy naszych szuflad otworzyć. Fajne, moim zdaniem fajne, często z tego korzystam. Szuflady. Tak jak mówiłem, dwie szuflady 50 mm z tego co pamiętam i jedna 60. Wymiary szuflad w środku jest 44,5 na 19,2. I tutaj naprawdę te nasze szuflady po załadowaniu również bardzo fajnie i płynnie pracują. Druga ma takie same wymiary, trzecia ma takie same wymiary, tylko ma inną głębokość. Szuflady wyciągają się praktycznie maksymalnie poza opór skrzyni, więc tutaj mamy pełen dostęp do wszystkich elementów, jakie są nam potrzebne. Szuflady nie mają żadnych przegród, nie mają żadnych pojemniczków i tym podobne, po prostu są czyste
blaszane szufladę, szuflady z czterema dziurkami, że w razie W, jakby nie daj Boże, coś tam się jakieś wody dostało, to żeby ta po prostu woda sobie uciekła z jednego poziomu na drugi i u dołu wylewa się. Bardzo fajna opcja. Mamy tutaj aluminiowe wstawki, które bardzo fajnie się komponują, a po drugie dają pełen komfort chwytania i otwierania naszych szuflad. Jeżeli chodzi o gabaryty całkowite, bo bardzo ważny temat, nie każdemu taka skrzynka wszędzie się zmieści. Długość całkowita 52, jeżeli chodzi o wysokość jest 30,5, no prawie 31 bym powiedział, no prawie 31, a o tak jest 22. Czyli skrzynka jest niewielkich gabarytów, pojemna i tutaj mamy maksymalne obciążenie do 50 kg, jak dobrze pamiętam. Tak, do 50 kg. Czyli można do niej naprawdę sporo napakować i jedziemy siłka, co nie? Mega, mega. Fajna kolorystyka. Fajny wzór. O, tak się prezentuje z bliska. Jest załadowana trochę, ale powiem Wam, że naprawdę ok. Oczywiście mamy kupę miejsca, by sobie nakleić naklejeczki, podpisać markerem bez żadnego problemu. Więc jeżeli chodzi o oznaczenie naszej skrzyni, jest jak najbardziej tak. Na przebitkach pewnie zobaczyliście, jak to wygląda u mnie w środku. To jest to mój zestaw podstawowy wędkarski, o którym kiedyś wspomnę. A jeżeli Wy macie jakieś ciekawe opinie na temat tej szuflady lub innej, dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.